Oświadczenie wolnej istoty Doroty do Konfederacji Kosmicznej. Ja Dorota, źródło, boska energia, wyrażam sprzeciw przeciwko trudnym doświadczeniom. Brak jest mojej zgody na rozgrywanie, manipulowanie mną przez zdobywanie trudnych doświadczeń na Ziemi. Stanowczo i w przejawieniu mojej wielkiej mocy wypowiadam jasno i bez odwołania. Brak jest mojej zgody na doświadczanie złych, ciężkich sytuacji w moim życiu. Wykluczam się z tych emanacji. Jednocześnie chcę wyrazić otwartość na ingerencję i doświadczenie, ujawnienie pozytywnych ras, które chcą mnie wzmocnić, pomóc mi w otwarty sposób doznawać radości, szczęścia, miłości, dobrostanu. Otwieram się na pozytywne rasy. Oświadczenie złożyła Dorota, zwana Dodi. Ja, Gaja Alicja, wyrażam swoją wolną wolę i kieruję mój przekaz do Federacji Galaktycznej. Nie zgadzam się na eksperymenty na ludziach i zwierzętach, na niszczenie Ziemi, zatruwanie planety, na manipulacje, na choroby, na cierpienie i lęk, na handel ludźmi, na zniewolenie. Sprzeciwiam się wszystkim wojnom, obozom koncentracyjnym, przemocy i jakimkolwiek zagrożeniom. Sprzeciwiam się używaniu mediów do manipulacji ludźmi. Żądam usunięcia wszystkich negatywnych filmów i gier komputerowych, w których jest przemoc, gwałty, wulgarne i niemoralne treści. Żądam usunięcia bajek i filmów dla dzieci, w których jest przemoc, które w jakikolwiek sposób wpływają na psychikę dzieci. Żądam szacunku dla ludzi, dla zwierząt i dla całej planety. Niech zapanuje spokój, miłość, moralność, zgoda i pokój. Żądam ujawnienia prawdy, aby wszyscy ludzie dowiedzieli się, na czym polega ich trzymanie w niewiedzy, dość kontroli trudnych doświadczeń pedofilii. Jednocześnie wyrażam zgodę na kontakty i współpracę z przyjaznymi, pozytywnymi cywilizacjami, które mają czyste intencje, kontakty oparte na szacunku. Taka jest moja wola. Do lokalnej Rady Galaktycznej. Posiadacie zaawansowaną technologię na wszystkich poziomach, której my nie mamy. Pomimo tej przewagi ukrywacie się przed nami, lękając się potęgi naszej duszy. Miejsce waszego ukrycia jest za złomowiskiem statku kosmicznego. Hologram waszego podstępu kończy się. Reaktory uranowe wyczerpały się. Księżyc jako naturalna skała nie istnieje i my o tym wiemy. Wasze czyny wobec ziemian, gatunku ludzkiego są podłe i nikczemne. Czynione są w ukryciu i za pośrednictwem kabały, czyli istot w ludzkiej powłoce, wam bezwzględnie podległych, posłusznych i szkolonych w czynieniu najgorszego zła. Jesteśmy w stanie pokonać was bez waszej zaawansowanej technologii. Naszą bronią jest uwolnienie się od nałożonej na nas świadomości zbiorowej, która daje wam pokarm w postaci naszej adrenaliny, której wam zabraknie, naszego strachu, lęku i zagubienia, naszej sprowokowanej przez was agresji, braku elementarnej, prawdziwej naszej wiedzy na temat świata materialnego, braku wiedzy na temat nierozłączności światów duchowego i fizycznego. Posiadamy wystarczający poziom rozwoju technicznego, aby korzystać z wolnej energii. Blokowanie naszego postępu we wszystkich możliwych dziedzinach nauki jest widoczne, naganne i niedopuszczalne. Mamy prawo
do wiedzy o cywilizacjach zamieszkujących w głębi Ziemi, w tym o cywilizacji gadów, wrogich i agresywnych wobec naszej galaktyki. Waszą jedyną przewagą nad nami, potomkami Liria, jest nałożony cyniczny Matrix, który wystarczy wyłączyć, czyli zdjąć hologram księżycowej powłoki. Widok z Ziemi rzeczywistego obrazu Księżyca będzie czytelnym sygnałem do wyzwolenia Ziemi. My, potomkowie Liria, mamy prawo do współistnienia w kosmicznej rodzinie. Jako wolni i świadomi ludzie żądam, aby przekaz ten dotarł do delegacji Rady Galaktycznej, przybywającej na orbitę Ziemi w ostatnich dniach grudnia 2023 roku ziemskiego. Liczę na dyplomatyczne rozwiązanie naszych problemów bez konieczności ingerencji militarnej ras gwiezdnych, nam przyjaznych, obecnych na naszej orbicie Ziemi. Inkarnowany na planecie Ziemia. Dziękuję. Do Federacji Galaktycznej. Oświadczam, że ja, Dagmara, boska istota w ludzkim ciele żyjąca na planecie Ziemia, kategorycznie sprzeciwiam się niszczeniu tej planety i jej eksploatowaniu. Sprzeciwiam się zatruwaniu powietrza, ziemi, wody, ludności, zwierząt, roślin i wszystkich żyjących istot na tej planecie. Jak można z taką obojętnością i brakiem empatii, wręcz okrucieństwem, traktować inne istoty? Czy kiedykolwiek patrzyliście na swoje zachowanie z innej perspektywy? Nie wyrażam zgody na traktowanie Ziemi ani ludzi i istot na niej żyjących jako worka doświadczalnego, którego można bić, popychać, ranić, krzywdzić, grabić, zabijać, kopać, manipulować, okłamywać. Nie zgadzam się na to. Dość już wojen, przemocy, bólu, cierpienia, krzywd, smutku, gwałtu. Wystarczy. To już wszystko było i trwało to definitywnie za długo. Dosyć zabijania i krzywdzenia dzieci. Jak można bez uczucia lub z satysfakcją patrzeć w oczy cierpiącej, umierającej niewinnej istoty? Wydawałoby się, że jesteście inteligentnymi na tak zwanym wyższym poziomie istotami. Ale patrząc na tą rzeczywistość, jaką w dużej mierze zgotowaliście nam, bardzo w to wątpię. Mam dosyć kłamstw i manipulacji. Chcę poznać prawdę na temat historii Ziemi, jej mieszkańców. Manipulujecie historią i okłamujecie ludność od wieków. Już dosyć. Chcę wrócić do mojej pierwotnej wiedzy i mieć możliwość wykorzystywania w pełni swojego potencjału. Chcę wrócić do wiedzy, gdy ludzie rozumieli mowę nie tylko zwierząt, ale i roślin. Z naszej pięknej, pełnej życia i różnorodności planety zostało tak niewiele. Dlaczego chcecie to wszystko zniszczyć? Przecież to wszystko można odbudować, stworzyć na nowo, wykreować. Dlatego teraz zwracam się do wszystkich raz o czystych sercach i intencjach, którym losy Ziemi i ich mieszkańców nie są obojętne. O wsparcie w odbudowywaniu świata, w miłości, zgodzie, w radości. Jestem bardzo chętna uczyć się nowych rzeczy od istot przyjaznych ludziom i równie chętnie podzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dziękuję za przekazanie mojego sprzeciwu, jak i mojej prośby. Hello, this is Tom from this side. I will be speak in Polish because it's easier for me to express my thoughts. A więc
Dlaczego nagrywam to przesłanie do Was i do wszystkich, którzy mają jakąś moc albo zdolności, żeby wpłynąć tutaj na przebieg wydarzeń. Zwracam się do pozytywnych osób, które chcą naprawdę szczerze i z serca zmian, które naprawdę tutaj zaistnieją. Uważam, że to, co się obecnie dzieje na świecie, jest po prostu szaleństwem, niedopuszczalnym szaleństwem. I mówię to też jako osoba, która przejrzała już dużo różnych, że tak powiem, holistycznych spraw, która nabrała różnych kontaktów i różnej właśnie świadomości w różnych dziedzinach. Nie mówię teraz, że już wiem wszystko, bo nie wiem, ale im dalej idę w to, im więcej wiem, tym bardziej widzę, że ludzie sobie zwyczajnie nie poradzą, ludzie sobie nie radzą z tym. Patrzę na przykład na swoje projekty, które uświadamiają ludzi na różnych poziomach i jak potrafią być one zakopane pod dywan z powodów choćby cenzury, cichej cenzury na przykład, która teraz trwa w internecie na takich portalach typu Facebook czy YouTube, gdzie rzeczy są po prostu usuwane i dostaje się jedynie komunikat, że coś zostało z historii usunięte, ale nawet nie wiadomo co, nie można tego sprawdzić. Bardzo dużo takich treści widziałem i wiem, że dużo pracy, która została wcześniej wykonana, jest po prostu wymazywana. Jest to bardzo frustrujące doświadczenie, no ale nie o to mi chodzi tutaj. Chodzi mi o to, że uważam, że poziom cierpienia, jaki doświadczam ludzie tutaj, jest absurdalnie dziwny. Ludzie nie powinni doświadczać moim zdaniem takich rzeczy, nawet już wchodząc na poziomy duchowe, bo my tutaj jesteśmy, w tym momencie to się dzieje. Prawdę mówiąc, uważam, że wiele osób nie nagra tego filmiku, takiego filmiku choćby chciało i woła codziennie o pomoc, tylko dlatego, że zwyczajnie nie ma na to czasu, ponieważ są różne metody zarządzania ludźmi, aby nie zrobili tego, co mają zrobić, aby nie odzyskali swojej wolności. Ja na przykład czuję u siebie osaczenie finansowe w takim sensie, że muszę tak naprawdę na codzienne rzeczy bardzo dużo pracować, ale nie robiłbym tego, gdyby nie to, że mam rodzinę i mam osoby, o które muszę zadbać. I to jest jakby coś, że podnoszę po prostu tą poprzeczkę i idę do przodu i robię te rzeczy matrixowe, które trzeba wykonać, bo inaczej można wylądować na bruku. Tak więc mimo, że dużo sam przeszedłem, to znam ludzi, którzy przeszedli o wiele, wiele więcej. I myślę, że już sam etap covidiozy, czyli momentu, kiedy te dziwne rzeczy na świecie działy się z preparatami zmieniającymi DNA, pokazały bardzo dużo niedopuszczalnych rzeczy, które się cały czas też dzieją wokoło. Ja nie mam na to żadnej zgody i apeluję do Was wręcz, że należy to posprzątać, bo ludzkość sobie nie radzi. To jest moja perspektywa, być może jestem w błędzie, nie wiem. Ale zwracam uwagę na to, że ja uważam, że powinna nastąpić jakiś rodzaj interwencji i wiem, że na każdej poziomie są osoby i skorumpowane i to się dzieje i są osoby, które chcą pomóc i jest tutaj niezła mieszanka, jednak to wpływa, a my jesteśmy osobami, których to dotyka najbardziej, których boli każdego dnia, a inni patrzą i zastanawiają się, czy mogą przestrzegać reguł, czy nie. To chyba nie o to chodzi w tej rzeczywistości, wiecie? Bo jak patrzę na siebie w głębi, to widzę, że reguły są później. A to, co się czuje i co się nieprawidłowo, jak ktoś widzi jakąś nieprawidłowość, to jest bardziej wewnętrzna rzecz. To jest po prostu szaleństwo. Poziom lęku, jaki ludzie mają, poziom bólu, bez nadziei, a kiedy chcą już coś zrobić, to są odganiani, żeby robić coś innego, na przykład bezsensowne zajęcia, kręcenie się w kółko, mówię tutaj na przykład o zarabianiu, czy o wypisywaniu papierów, robieniu czegoś, co system każe, a później jest pranie mózgu, ludzie nie pamiętają. Ta energia, która jest tutaj, jest tak moim zdaniem spowolniona, że ludzie mają problemy z pamięcią, naturą jest problem z pamięcią, że ludzie nie pamiętają, co się działo tydzień temu. Ludzie już teraz nie wiedzą, co się działo podczas covidiozy. Niektórzy wiedzą i niektórzy widzą to, ale większość nie, bo jest bardzo dużo rozproszaczy, zagłuszaczy i różnego rodzaju energii, które nie pozwalają normalnie funkcjonować w tej rzeczywistości.
Ja się na to nie zgadzam. Będę robić to, co mojej mocy, aby tak nie było. Ale to jest apel do was, do osoby, które naprawdę mają moc. Bo to wy przyzwalacie na cierpienie i na zasilanie niskich bytów, które tutaj robią spustoszenie w tym momencie. I jest to bardzo trudne, jednocześnie bardzo przykre. I także myślę, że jest to pewien rodzaj też wstydu, że czasami biurokracja i przepisy biorą górę nad prawdziwymi działaniami, które potrafią, powinny wyjść z źródła, z samego centrum, z serca. Więc jak najbardziej, jeśli cokolwiek będzie to ingerencja silna, pozytywnych istot, jestem, macie moje przyzwolenie, chociaż jestem po prostu jednym z wielu ludzi, którzy są na tej planecie. Dziękuję i pozdrawiam. Do Federacji Galaktycznej. Jestem mieszkańcem pięknej planety Ziemia, syn Stwórcy i Źródła. Sprzeciwiam się po stokroć wszelkim negatywnym działaniom wymierzonym w stronę mieszkańców tej Ziemi, na której egzystujemy. Sprzeciwiam się przede wszystkim w ingerowanie naszej przestrzeni życiowej, jak zatruwaniu, zanieczyszczaniu wód, powietrza, zabijaniu dzikich zwierząt, gospodarki rabunkowej w postaci wycinaniu drzew lub wydobywaniu minerałów i innych z głębin naszej planety Matki Ziemi. Sprzeciwiam się stanowczo stosowaniu trujących środków chemicznych i pestycydów, a co się z tym wiąże, unicestwianiu wszelkiego ptactwa i innych istot żyjących w harmonii obok nas. Wyrażam swój stanowczy sprzeciw na zasadzie wolnej woli danego mi od źródła Stwórcy i nie zgadzam się na trudne doświadczenia spadające na nas prawie każdego dnia naszej egzystencji, takich jak zakłamania, obłudy, chciwości i fałszu, który jest zawsze, wszelkiego rodzaju eksperymentów genetycznych i militarnych. Wyrażam protest przeciwko ograniczeniom praw i wolności mieszkańców Ziemi. Nie zgadzam się, że Federacja Galaktyczna dogaduje się nie wiadomo czemu z kabałą, iluminatami i innymi organizacjami za naszymi plecami, nie informując nas, Ziemian, o rzekomo pozytywnych rozwiązaniach dla nas. A przecież to my, Ziemianie, odgrywamy decydującą rolę o naszym istnieniu i co robimy lub co chcemy robić w przyszłości. Nie ci, co mają ogromne pieniądze, w tym momencie jeszcze władzę, którą sobie zawłaszczyli podstępem i kłamstwem. I myślę, że już niedługo, bo my potrafimy myśleć. Jednocześnie wyrażam moją zgodę na otwartość kontaktów i współpracę z pozytywnymi rasami pozaziemskimi, które są nam, Ziemianom, przychylne. Taka jest moja wola. Marek Ratingen, 19.12.2023. Dziękuję. Ja, Dorota, wolna, niezależna, suwerenna istota źródła, nie wyrażam zgody i nie zgadzam się na jakąkolwiek ingerencję sił ciemności w sytuację planety Ziemi i wszystkich żyjących żywych istot ze źródła. Deklaruję pełną solidarność z rasą Urmach i Taygetan. Dokonało się. Nie wyrażam zgody na ukrywanie, zaciemnianie i blokowanie urządzeń produkujących wolną energię. Nie wyrażam zgody na ukrywanie, zaciemnianie i blokowanie innych pozytywnych technologii dla ludzkości. Nie wyrażam zgody na panujące na Ziemi zniewolenie, mentalność braku i system pieniądza. Nie wyrażam zgody na wojny, przemoc, głód, choroby, skrajne cierpienie i ból. Nie wyrażam zgody na terror, ogromny strach, kontrolę umysłu, dezinformację i manipulację. Nie wyrażam zgody na zatruwanie ludzkości na wszelkie możliwe sposoby. Nie wyrażam zgody na kontakt z regresywnymi rasami i ich negatywny wpływ na ludzi.
nie wyrażam zgody na kontakt z rasami, które chcą przedstawić się nam jako zbawcy, bogowie i wybawiciele. Nie wyrażam zgody na blokowanie przez Federację rzeczywistego głosu, rzeczywistego obrazu i rzeczywistych filmów przekazywanych od pozytywnych ras, takich jak Suarunianki, Taigetanie i innych pozytywnych. Wyrażam zgodę na coraz bardziej otwarte, rzeczywiste kontakty i współpracę z pozytywnymi rasami na zasadach partnerskich, koleżeńskich lub przyjacielskich. Ja, człowiek z planety Ziemia, pragnę wyrazić swój sprzeciw, brak akceptacji oraz kategoryczne nie wszystkim okrucieństwom wdrążanym na planecie Ziemia przez Federację Galaktyczną. Kategoryczne nie wobec sztucznie wprowadzanym tzw. katastrofom ekologicznym bądź pogodowym, zatruwaniu i wyjaławianiu ziemi, mordowaniu ludzi i zwierząt pod przykrywką chorych ideologii. Kategoryczne nie wobec dewiacji seksualnych, zwłaszcza wymyślonych przez Was religiach, sektach i innych psychopatycznych ustrojach, gdzie cierpią ci, którzy są łatwym celem, zwłaszcza dzieci i ludzie nieświadomi. Kategoryczne nie wojną, które wprowadzacie, aby jeszcze bardziej niszczycielsko wprowadzać swoje własne, niskoenergetyczne ideologie, a jakże bardzo krzywdzące człowieka i całą planetę Ziemia. Kategoryczne nie wyszczepianiu ludności, zwłaszcza zaraz po narodzinach, agresywnymi szczepionkami. Kategoryczne nie dla zakazu dotyczącego uprawy roślin, które są dla człowieka życiodajne, natomiast te, które zostały sztucznie wprowadzone, wywołujące choroby o różnym podłożu, żądam o niezwłoczne wycofanie ze sprzedaży i upraw. Kategoryczne nie bezsensownej wycince drzew, zwłaszcza starych, majestatycznych drzew, które stanowią bardzo istotną, ważną funkcję w ekosystemie Ziemi. Federacja Galaktyczna, pragnę, aby wszystko to, co zsyłacie na planetę Ziemia i inne przestrzenie galaktyki, wszystkie Wasze pomysły, plany, podstępne zagrywki wróciły do Was ze stokrotną siłą, dlatego że Wy też powinniście dostać swoją szansę na urozmaicanie doświadczeń Waszej przestrzeni. Na koniec mojej wypowiedzi pragnę dodać, że jestem otwarta na kontakty z pozytywnymi dla ludzi rasami międzygwiezdnymi, takimi jak rasy kocie czy plejadianie. To byłoby naprawdę niesamowite porozmawiać, wymienić się poglądami, kto wie, może nawet wypić wspólną herbatkę. Bardzo, ale to bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających. Dziękuję. Mówiła Beata. Z ogromnym szacunkiem zwracam się do przedstawicieli wszystkich ras zgromadzonych w Federacji Galaktycznej. Bądźcie obserwatorami. Nie ulegajcie manipulacją i sugestiom politycznym. Moją wolną wolą jest rozwój na planecie Ziemia w trudnych warunkach Matrixa 3D. Nie potrzebuję Waszej pomocy. Moc jest we mnie. Zwracam się do wszystkich emocjonalnych ras, podobnych do rasy człowieka. Emocjonalne podobieństwo tworzy platformę tak potrzebnego zrozumienia. Bracia, jestem otwarta na kontakt z Wami. Z miłością, Bożena Alina, tańcząca uzdrowicielka. Mój apel do Federacji Galaktycznej.
Jestem Halina z planety Ziemia. Oświadczam, że brak mojej zgody na to, jak traktujecie nas, Ziemian, i wszystkich pozostałych mieszkańców Ziemi. Oświadczam, że brak mojej zgody na traktowanie Ziemi w ten sposób, jaki jest traktowana. Najwyższy czas, żebyście przestali się wtrącać w to, co dzieje się na Ziemi, w taki sposób, jak to robicie aktualnie. Brak mojej zgody na to, abyście nadal popierali klikę w tym, co ona robi przeciwko nam wszystkim. Jestem otwarta na kontakty z rasami galaktycznymi, które nam sprzyjają, które nas nie chcą niewolić, ale współpracować z nami na zasadzie równości. Jestem otwarta na współpracę z Taigetanami, z Farumiankami, z Urma. Pragnę pokoju, miłości i spokoju dla mnie, dla moich bliskich, dla wszystkich mieszkańców Ziemi, dla wszystkich stworzeń na Ziemi i dla całej Ziemi. Chcemy po prostu żyć, cieszyć się życiem, rozwijać się, zamiast żyć w piekle, które nam stwarzacie. I przestańcie opowiadać, że to jest dla naszego dobra. Bo piekło wojen, morderstw, wykorzystywania seksualnego, dzieci zwłaszcza, wykorzystywania dzieci i dorosłych na narządy i wszystkich tych innych paskudnych rzeczy związanych na przykład z handlem narkotykami i innymi tego typu rzeczami, to nie jest dla naszego dobra. Żądam, aby przestać ingerować w nasze życie, tak jak to robicie w tej chwili. To mówię ja, Halina. Do Zjednoczonej Federacji Planet i wszystkich ras oraz istot mających bezpośredni wpływ na życie na Ziemi. W imieniu moim oraz jako przedstawiciel Ziemian, którzy są temu sprzeciwowi obojętni lub go popierają, ja, Karol, Ziemianin w obecnym życiu, cząstka źródła wszystkiego, co istnieje. Wolna dusza, na mocy mojej energii kreacji, wyrażam sprzeciw wobec łamania prawa naturalnego przez Zjednoczoną Federację Planet. Mówię to w związku z niewolą istot na planecie Ziemia. Sam podejrzewam, że Federacja współpracuje z bytami, które żywią się energią niskich wibracji, takich jak strach, gdyż nie widzę innego motywu działań, które doprowadzają większość Ziemian do ignorancji, agresji lub depresji. Mówimy więc stanowczo. Dość utrzymywania Ziemi na niskich wibracjach. Skończony jest odcinek czasu ciemnych sił. Nadszedł czas globalnego wyzwolenia. Dość pozwalania na to, aby ciemne siły i ignoranci z tajnych lub jawnych stowarzyszeń decydowali o warunkach życia mieszkańców Ziemi przy pomocy władzy i programowania przez media, egregory i tym podobne. Dość nakazów i zakazów sprzecznych z prawem naturalnym i koniec narzuconego nam NWO. Dość niewoli i cierpienia. Brak jest naszej zgody na to, co nazywacie pożądanymi doświadczeniami. Nie chcemy doświadczać cierpienia i koniec. Jesteśmy istotami wolnymi, podległymi tak samo jak wy pod prawo naturalne, które mówi jasno nie krzywdź i nie pozwól krzywdzić, albo w innych słowach nie kradnij i nie pozwól kraść. Bierze się to z oczywistej i prostej prawdy, że jesteśmy wszyscy częścią jedności. Wszyscy pochodzimy z tego samego źródła i dlatego krzywdząc kogoś, krzywdzimy tak naprawdę siebie, a pozwalając na krzywdę kogoś innego, pozwalamy na krzywdzenie siebie. Wyznacza to prawo moralność działań i bierności i jest ono jedynym prawem, które jest konieczne do istnienia pokoju we wszechświecie. Nakazujemy zakończenie waszej ingerencji w podtrzymywanie cierpienia na Ziemi. Jesteśmy otwarci na współpracę z pozytywnymi rasami z poszanowaniem wolnej woli. Nie chcemy natomiast wybawicieli ani fałszywych ras pozytywnych. Po prostu potrzebujemy wsparcia i skutecznych metod wspólnego działania przeciwko ciemiężcom wobec powszechnej ignorancji. Sprzeciwiamy się również ingerowaniu w działania istot pozytywnych i kreujemy pozytywną interwencję, czy to z Ziemi, czy z zewnątrz, zanim ciemne siły przeprowadzą fałszywe wybawienie przy pomocy UFO lub spowodują kolejny światowy problem. I jak wspomniał Dariusz w swoim apelu,
jeśli ujawnicie się dopiero w nieokreślonej przyszłości, gdy już sami poradzimy sobie jakoś z ciemiężcami, nie przyjmiemy was jako przyjaciół, ponieważ, jak mówi stare przysłowie, przyjaciół poznaje się w biedzie, a nie po biedzie. W biedzie, czyli teraz. Teraz, gdy na świecie dzieją się wojny, i które działy się od stuleci i dłużej. Teraz potrzebujemy pomocy. Ponadto apeluję, aby członkowie Zjednoczonej Federacji Planet sprzeciwiali się łamaniu prawa naturalnego i rozważyli ukryte, negatywne motywy działań Federacji. Każdy ma wybór i odpowiada za swoje decyzje. Wolność wszystkim istotom. Nie zgadzam się na życie pełne cierpienia i ciężkich doświadczeń. Mówi się, że ludzie sami sobie wybierają taki los, ale decydować o sobie z pełną odpowiedzialnością można jedynie, gdy ma się całkowitą świadomość sytuacji i tego, kim się jest. A to zostaje nam odbierane już na samym starcie. To tak, jakby oczekiwać wykonania zadania od kogoś, kto całkowicie stracił pamięć. To absurd, który istnieje tylko dlatego, bo jak zwykle ktoś ma w tym interes. Mój sprzeciw znaczy tyle samo, co decyzja mojej wyższej istoty, ponieważ ja nią dalej jestem i nic mi nie wiadomo o tym, że zgadzałam się na bolesne doświadczenia. A skoro nic o tym nie wiem, nie było tego. A jeżeli moja zgoda miała jednak miejsce, wycofuję ją teraz z całą stanowczością, ponieważ była ona efektem manipulacji. Mój sprzeciw wyrażam w imieniu nie tylko moich bliskich i ludzi uświadomionych. Mówię w imieniu wszystkich istot, które zostały zmanipulowane w nieświadome życie pełne cierpienia dla czyjegoś zysku. Dlatego domagam się zaprzestania tego procederu. Dziękuję. Ja, wolna istota, świadomość ubrana tu i teraz w ciało Kasi z Warszawy na planecie Ziemia, Terra, wyrażam swój sprzeciw dla manipulacji informacjami i działaniami Federacji Galaktycznej i jej podmiotów, które mają miejsce wobec dusz wcielających się tutaj, jak i wobec ludzi, w których ciała te dusze się wcieliły. Mówię stanowcze stop i dosyć dla istot nazywanych negatywnymi, które działają wbrew prawom naturalnym wszechświata i są antymiłością. Oświadczam, że jako istota źródła, świadomość istniejąca tu i teraz w ludzkim ciele, sama decyduję o doświadczeniach, które chcę tu przeżywać, kierowanych moim wolnym wyborem dla mojego wzrastania. Każde cierpienie, lęk, strach i ból, jakie są tutaj doświadczane, są efektem manipulacji empatycznymi istotami źródła wcielonymi w ludzkie ciała. Przeznaczeniem istoty świadomej jest doświadczenie bogactwa wysokowibracyjnych, pięknych uczuć i emocji, jedynie wyświetlanych na kontrastowym tle uczuć i emocji generujących niskie wibracje. Wyrażam zatem swój sprzeciw dla działań wciągających istoty świadome, empatyczne w gry niskowibracyjne. Takie gry na mocy pierwotnego prawa naturalnego mają być tylko i wyłącznie tłem i wyrażam wolną wolę, aby tak było. Dziękuję bardzo istotom nazywanym pozytywnymi za ich mądrość przekazywaną z odwagą i życzliwością duszom wcielonym w ludzkie ciała teraz, tutaj, na planecie Ziemia. To bardzo cenne i wspierające działania pozwalające na poszerzanie perspektywy świadomości. Oświadczam, że jestem otwarta na mądrość oraz działania zgodne z naturalnymi prawami, mające na celu informowanie, poszerzanie i wzrastanie świadomości istot wcielonych tu i teraz na planecie Ziemia, Terra. To, co wypowiedziałam, jest aktem mojej wolnej woli, nadanej mi prawem naturalnym jako świadomej istocie kreacyjnej źródła. Oświadczenie. Oświadczenie pod przysięgą. Do przedstawicieli tzw. Federacji. Czy prawdą jest, że ustalone przez was dyrektywy i zasady były i są przez was łamane? Czy to prawda,
że pomimo zasady o nieingerencji działacie sami lub za pośrednictwem z ziemskimi rządami lub organizacjami, na przykład w zakresie handlu, wymiany czy innych porozumień. Na podstawie czego tworzycie sobie domniemanie, że chcę wraz z ziemskimi ludźmi doświadczać trudnych i ciężkich wydarzeń, często traumatyzujących nasze istnienia na poziomie fizycznym i niefizycznym? Czy prawdą jest, że wiecie, przyglądacie się i przyzwalacie na cierpienie lub sami je tworzycie wojnami, kataklizmami, usprawiedliwiając kłamstwem, że my potrzebujemy takiego doświadczenia? Czy to prawda, że jesteście powiązani z technologią wcieleń oraz macie lub bierzecie w tym udział? Czy prawdą jest, że w waszym interesie jest, byśmy my, ludzie, pozostali na obecnym poziomie manipulacji, zacofania i zniewolenia? Czy tak zwane resety i wojny odbywają się za waszym psychopatycznym zezwoleniem i aprobatą? Jeśli wasza wrażliwość oraz odczuwanie są na poziomie kosiarki do trawy, to zapraszam do zmiany punktu zapatrywania się z dokładnie identycznego naszego punktu widzenia oraz na takich samych warunkach i zasadach, z wymazywaniem pamięci na początek i wcieleniem jako istota niepełnosprawna w patologicznej rodzinie na terenie objętym długoletnią wojną. Jako miłośnicy mocnych wrażeń, jak mniemam, dostarczający ich innym istnieniom, z pewnością będziecie zachwyceni przepływem doświadczeń czekających na was w tej przestrzeni. Chętnie będę wówczas reżyserem każdego dnia waszej ziemskiej egzystencji i gry w życie na tym planie. Z niebywałą dokładnością zadbam i zaplanuję każdy dzień i szczegół waszego życia tutaj, by wasza dusza mogła w pełni doświadczać i by nie zabrakło jej wrażeń. Czyż nie to samo nam zapewniacie, tłumacząc, jakże bardzo potrzebujemy tego doświadczać? Czy wobec tego jest jakiś chętny cwaniak z zarządu federacji, czy może są tam tylko same tchórze? Odnoszę wrażenie, że jesteście manipulatorami bardzo podobnymi do ziemskich, obłudnych ludzi z rządów, zapewne wam służących, jeśli w ogóle są to ludzie, oraz stojącymi nad nimi panami, którym służą, wyłącznie w ich interesie oraz swoim własnym zapewne, terroryzując i wykorzystując ludzi. Bezczelnie mówicie, że to dla naszego dobra. Mieliście niezliczoną ilość okazji, by wyzwolić i uwolnić tę planetę. Mówię stanowcze nie i nie wyrażam zgody na waszą manipulację i ingerowanie w dotychczasowy sposób oraz sterowanie wolą ludzi i ich decyzjami oraz domniemywanie sobie bzdurnych idei. Bez wątpienia obecna sytuacja teraz i w przeszłości to w znacznym stopniu wasza zasługa. Jeśli prawdą jest, że jesteście okupantem tej ziemi oraz jej ludzkich mieszkańców, na co zbyt wiele wskazuje, oraz trzymacie nas celowo w zniewoleniu z powodu waszych interesów lub wygody, zwracam się teraz na mocy prawa wolnej woli dobrowolnie i nieprzymuszenie do każdej czującej emocjonalnej rasy kosmicznej, bez względu na to, czy należy do federacji lub nie, dla której ważny jest los ludzi i tej planety, mających pełny i prawdziwy obraz ziemskiej sytuacji, a poprzez swoją czującą naturę i wrażliwość posiadających zrozumienie o wstawiennictwo, jeśli to możliwe, to wsparcie oraz każdy rodzaj bezinteresownej pomocy, które przysłuży się do uwolnienia ludzi i ich przestrzeni, których wola to wyraża, również spod negatywnego wpływu federacji. I przestańcie pierdzielić, że jakieś bzdurne dyrektywy zakazują kontaktu czy ingerencji. Jak się mają do tego choćby tak zwane wzięcia? Czy nigdy żaden przedstawiciel nieziemski nie kontaktował się z rządami? Nigdy nie było zawieranych żadnych umów handlowych? Hipokryzja jest doprawdy żałosna. Żądam przynajmniej wyrównania szans z okupantami ziemi oraz za wszelkie wyrządzone gatunkowi ludzkiemu krzywdy, szkody, straty i utraty, stosownego odszkodowania, zadośćuczynienia i naprawienia wszystkich wyrządzonych szkód na planie fizycznym
i niefizycznym. W niedalekiej przeszłości posiadaliśmy wolną energię oraz technologię służące uzdrawianiu oraz wiele innych cywilizacyjnych osiągnięć. Kto i dlaczego nam to zabrał i zniszczył? Co na ten temat powiedzą nam przedstawiciele Federacji? A może któraś z ras ujawni nam prawdziwe oblicze Federacji? Jakie interesy prowadzi Federacja ze swoimi ziemskimi sługusami drenującymi ludzi z twórczej energii fizycznej i niefizycznej? Żądam, by wszelkie działania i decyzje dotyczące Ziemi odbywały się w oparciu o głos bezinteresownych reprezentantów z pozytywnych ras emocjonalnych, znających realia i sytuację ziemską. A jeśli to możliwe, to człowieka z Ziemi, niezwiązanego z żadną organizacją czy ugrupowaniem. Żądam pełnego ujawnienia faktów opartych o prawdę i dotyczących ukrywanych technologii, historii, ekonomii, ludzkich potencjałów oraz oszustw i manipulacji dotyczących gatunku ludzkiego zamieszkującego Ziemię, a także wszystkiego, co dotyczy wykorzystywania ludzi i łamania ich woli. Oświadczenie wyrażam w swoim imieniu oraz wszystkich ludzi, którzy są z nim w zgodzie i są gotowi się pod nim dobrowolnie podpisać i uznać jako swoją wolę. Ja jestem Jacek. Ja, Tomasz, jako wolna istota, która inkarnowała się na planecie Ziemia, wyrażam swój stanowczy sprzeciw dla postępowania Federacji Galaktycznej wobec ludzi zamieszkujących planetę Ziemia. Brak mojej zgody na niezwykle ciężkie doświadczenia, którymi poddawana jest ludzkość. Brak mojej zgody na wojny, głód, choroby, cierpienie, którymi ludzie są doświadczani na przestrzeni wieków. Brak mojej zgody na manipulacje, które doprowadzają do wzajemnych konfliktów oraz podziałów pomiędzy ludźmi. Brak mojej zgody na ukrywanie przed ludźmi ich prawdziwej historii od początku powstania planety. Brak mojej zgody na ukrywanie technologii, w tym medycznych, zapewniających dostęp do wolnej energii, które umożliwią swobodny rozwój ludzi w sposób, który nie będzie niszczył planety Ziemia. Sprzeciwiam się kontaktom Federacji Galaktycznej ze wszelkimi istotami rządzącymi Ziemią, dla których celem jest zniewolenie człowieka i odebranie mu jego wolności. To ziemska kabała, iluminaci za waszym przyzwoleniem tworzą sztuczne wojny i konflikty, manipulując energią kreacji ludzi, aby generowali dla nich niskie emocje lęku, strachu, agresji, które to zasilają rasy gadzie będące na Ziemi. Wiem, jestem przekonany, że my ludzie, uwolnieni od wpływu tych ciemnych istot, potrafimy tworzyć świetlistą Ziemię, mądrze i odpowiedzialnie. Jestem zaś otwarty na kontakt z pokojowo do nas nastawionymi rasami pozaziemskimi, ale taki, który będzie oparty na wzajemnym poszanowaniu obu stron. Taka jest moja wola. Ziemia to piękna planeta z ogromną różnorodnością żywych istot należących do fauny i flory. Ogrom majestatu, piękna, siły i miłości wprawia w zachwyt. Ludzie są pełni miłości, empatii, radości, siły, zaradności, kreatywności. Byłam tu, kiedy powstała. Tworzyłam ją i jej pierwszych mieszkańców. To miał być piękny dom, pełen miłości i radości. Niestety nad całą Ziemią od tysięcy lat wisi ciężka, duszna, ciemna mgła. Mgła, która tworzy strach, cierpienie, ból. Mgła, która odbiera ludziom siłę, radość i nadzieję. Mgła, która odbiera pamięć o tym, kim jesteśmy. Manipuluje, kłamie. W tej sytuacji twierdzenie, że mamy wolną wolę, jest okrutnym żartem. Wolna wola, wolność wyboru może zaistnieć wtedy i tylko wtedy, kiedy jest wiedza o tym, co wybieramy. Kiedy znamy prawdę o tym, jakie mamy możliwości. O tym, kiedy znamy możliwe skutki, jakie nasz wybór przyniesie. Jesteśmy tego pozbawieni. Żyjemy we mgle,
nieświadomi, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Czasami w tej mgle pojawia się światełko, ale ile razy okazało się ono fałszywe, zakłamane? Jak wiele jest niedomówień, zafałszowań i manipulacji wiedzą ci, którzy się obudzili. Potrafią dostrzec pewne rzeczy, zakłamania, ale to i tak za mało, żeby podjąć w pełni świadomą decyzję, wybór. Bo i tak znajdzie się manipulacja, zakłamanie, półprawda. Tych, którzy się obudzili, jest niewielu. Ich życie przez to nie jest dużo łatwiejsze. Nadal zmagamy się z bólem, cierpieniem, trudnościami dnia codziennego. Zmagamy się z prześladowaniem, odrzuceniem i niezrozumieniem. Niestety większość jest nieobudzona i szanse na obudzenie są niewielkie. Dopóki nad ziemią wisi ta obrzydliwa, lepka mgła kłamstwa i manipulacji, szanse na to, żeby ziemia się oczyściła, weszła w wyższe wibracje, są niewielkie. Cierpią przez to wszystkie istoty żywe, nie tylko ludzie, ale i zwierzęta, rośliny, cała planeta. Przeraża mnie, napełnia smutkiem i bólem to, że Federacja dopuściła, doprowadziła do takiego zniszczenia, degeneracji i choroby planety i jej mieszkańców pod płaszczykiem rozwoju dusz. Powinniście się wstydzić. Dlatego tu i teraz wyrażam swój kategoryczny sprzeciw wobec manipulacji, kłamstwom, cierpieniu. Nie zgadzam się z tym, że cierpienie i ból to rozwój. Cierpienie i ból to trauma, to poraniona dusza, która ten ciężar niesie przez wiele swoich wcieleń. To obciążenie, które niejednokrotnie łamie, sprawia, że padamy i już się nie podnosimy, a niejednokrotnie prowadzi do śmierci. Dźwigamy nie tylko traumy z obecnego życia, ale traumy rodu, w którym się wcieliliśmy, traumy ze swoich poprzednich wcieleń i niejednokrotnie nawet nie wiemy, że je niesiemy. Przez to życie staje się koszmarem, a wielu ludzi nawet nie wie dlaczego ani co z tym zrobić. Skutkiem jest częściej szaleństwo, depresja i śmierć, a nie rozwój. Nie potrzebujemy przeżywać wojny, żeby wiedzieć, że to trauma, zło i cierpienie. Kto potrzebuje zostać zgwałconym lub torturowanym, żeby się dowiedzieć, że to niesie ból i cierpienie? Ktoś potrzebuje umrzeć na raka, żeby wiedzieć, czym jest rak? Nie, nikt tego nie potrzebuje. A co najgorsze, przyjście tutaj oznacza pozostanie tu na wiele, wiele wcieleń, bo wydostać się stąd jest prawie niemożliwe, bo wmawia się nam, że musimy wrócić, żeby coś naprawić, odpokutować i doświadczyć. Manipulacja, kłamstwo istnieje tu nawet po śmierci. Nawet tu nie ma wolnej woli. Ta planeta i wszyscy jej mieszkańcy zasługują na życie wolne od manipulacji i kłamstwa. Zasługujemy na wiedzę o tym, kim jesteśmy i jakie mamy możliwości. Na wiedzę o tym, że jesteśmy zdolni do kreacji i życia w dobrobycie. Na wiedzę o tym, jak możemy to osiągnąć. Mamy prawo do światła, radości, pokoju i wolności. Ja, Marzena, żądam pełnego dostępu do swoich praw i do pełnej wiedzy. Żądam uznania prawa mieszkańców Ziemi do posiadania swojego przedstawicielstwa w Federacji Kosmicznej, złożonego z prawdziwych, obudzonych istot ludzkich. Przedstawiciele kabały zdecydowanie nie są naszymi reprezentantami. Żądam, aby opiekunami naszej planety i nas była rasa nam podobna, rasa istot empatycznych, niezależnych od Federacji, która w pełni będzie rozumiała nas, sposób naszego funkcjonowania, a w związku z tym będzie wiedziała, co służy naszemu rozwojowi. Jako mieszkanka Ziemi składam oświadczenie wyrażone mocą mojej wolnej woli. Zdecydowałam inkarnować na Ziemię, by doświadczać. I to doświadczenie miało ubogacać moją duszę, a nie wywoływać lęk przez tworzenie fałszywych zagrożeń. Dokładanie nam sztucznie wygenerowanych doświadczeń, zasłaniając się twierdzeniem, że przecież inkarnowaliśmy na Ziemię, by doświadczać, jest działaniem nikczemnym. Inkarnując na Ziemię, nie zgadzałam się na bycie ofiarą eksperymentów i łamanie mojej wolnej woli. I nadal nie wyrażam na to swojej zgody. Nie zgadzam się na manipulację ludzkim umysłem.
Dość destrukcji. Dość bólu. Dość tłumienia ludzkiej kreacji. Dość emocjonalnych rollercoasterów i wprowadzania nas, ludzi, w błąd. Pragnę wyraźnie zaznaczyć, że my, ludzie, często nie wyrażamy swej woli nie dlatego, że jesteśmy pasywni, ale dlatego, że tu na Ziemi manipuluje się naszą świadomością, a dezinformacja jest na porządku dziennym. Tworzymy negatywy pod wpływem inspiracji, które są nam podsuwane. Całą mocą odrzucam manipulacje ziemskich kontrolerów i Federacji Galaktycznej, która aprobuje negatywne działania na ludzkość. Manipulacja to także przemoc. Traktujcie nas, ludzi, z szacunkiem. Niepotrzebne mi teoretyczne zapewnienia, że jesteśmy równi. My to wy. I chcę to czuć pełną mocą. Dziękuję rasie Urma, rasie Karistus, Taigetanom i innym przyjaznym rasom za przychylność i doglądanie spraw Ziemi. Powtarzam. Przybyłam na Ziemię, by doświadczać, a nie by łamano moją wolną wolę i poddawano manipulacjom. Teraz jestem ziemianką, ale jestem też gwiezdnym ziarnem. Jestem źródłem. Jestem. Takie jest moje oświadczenie. Dziękuję. Barbara z planety Ziemia. Ja, Barbara. I jedno z wielu gwiezdnych nasion, inkarnujących tutaj, na planecie Ziemia, dołączam do akcji polegającej na wyrażeniu własnej woli, sprzeciwu wobec trudnych doświadczeń, manipulacji i działań ze strony Federacji Galaktycznej. Brak jest mojej zgody na wszelkie trudne doświadczenia, jakie nas ludzi tutaj dotykają. Okrucieństwo, przemoc, wojny, sztucznie wywoływane katastrofy, głód, tylko po to, by nas zastraszyć i zagnać do zagrody. Kategorycznie sprzeciwiam się wszelkim manipulacjom i działaniom ze strony Federacji Galaktycznej, która, jak łatwo jest zauważyć, współpracuje z kabałą, iluminatami i ciemną elitą. Wiem, już znam tą śpiewkę, że się zgodziliśmy, zanim tu przyszliśmy, że nie buntujemy się i tak dalej, i tak dalej. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z ogromu kłamstwa, manipulacji i okrucieństwa, jakie tu panuje, mając sztucznie przytłumioną świadomość, będąc zanurzeni w iluzji. Ale ja, jedno z wielu już przebudzonych istot ludzkich, będących na tyle silnych, że wasze nakładki, wrzutki, filtry i manipulacje przestały działać, mówię dość tego. Dość tych całych okrucieństw, które wyrządzacie nie tylko nam, ludziom, ale i innym istotom zamieszkującym tą planetę oraz samej planecie. Już nie jedna planeta została dzięki wam doszczętnie zniszczona i unicestwiona. Nie chcemy was tutaj. Nie jesteście nam w niczym pomocni, wręcz przeciwnie. My, jako ludzka rasa, jesteśmy silni i bez was damy sobie doskonale radę. Zabierajcie się stąd wraz ze swoimi przyjaciółmi, kabalistami. Z mojej strony jestem również otwarta na współpracę i przyjazne kontakty z innymi pozytywnymi nam rasami. Jestem gotowa uczyć się wszystkiego od podstaw i pomagać innym na tyle, ile potrafię. A jeśli chodzi o was, gdybyście działali zgodnie z pierwotnymi założeniami, dla których powstała ta wasza cała organizacja, zwana Federacją Galaktyczną, nie byłaby potrzebna pomoc ze strony gwiezdnych nasion. Wiele raz widzi te sprzeczne działanie i również nie zgadzają się z tym, a wy ustalacie swoje nowe poczynania za plecami, raz, które wam są niewygodne. Koniec tego, dość. Brak jest mojej zgody na takie działania. Niszczycie w ten sposób całe gatunki, dewastujecie planety, a potem zwalacie na nas i mówicie, że to sobie tak wykreowaliśmy. Ten sprzeciw mówię we własnym imieniu, w imieniu moich kochanych dzieci, które są jeszcze za małe, aby coś powiedzieć, w imieniu wszystkich istot, które też nie są w stanie nic powiedzieć, bo nie wiedzą o tej akcji, bądź są kompletnie nieświadomi tego, w czym tkwią, lub też tak, jak wszystkie zwierzęta, które nie nagrają wam tego nagrania i nic nie powiedzą. Występuję w imieniu wszystkich istot tu na Ziemi, którym została zabrana możliwość wyrażenia swojego sprzeciwu wobec waszych działań.
Niech ten głos sprzeciwu idzie dalej, w niczym nieograniczony wszechświat, i roznosi się echem i budzi wszystkich dookoła. Dokonało się. Wdzięczność. W imię mojej wolnej woli, nadanej mi przez źródło wszystkiego, co istnieje, ja, gwiezdne nasienie, nosząca w obecnym wcieleniu na planecie Ziemia imię Izabela, wyrażam absolutny brak zgody na zasady prowadzonej przez Federację Galaktyczną polityki, zezwalającej na nieustanne oszustwo wobec rasy ludzkiej, ich uciskanie, zniewalanie, wykorzystywanie, zastraszanie, utrzymywanie w kłamstwie i niewiedzy, wykorzystywanie zasobów i energii. Domagam się natychmiastowej zmiany strategii na taką, która umożliwia swobodny rozwój rasy ludzkiej w oparciu o wolny wybór, spójny z wolą i wsparcie ze strony ras przychylnych ludziom, kierujących się jedynie miłością i szacunkiem.